Następna stacja Służew. Dzisiaj będzie o robieniu tego, co się lubi i lubieniu tego, co się robi. Będzie o zamiłowaniach i pasjach, a także o spełnianiu marzeń. Będzie też o ludziach, takich, z którymi zawsze warto. Mam też do Was jedną prośbę. Dzisiaj niech każdy z Was zinterpretuje nasze dionkowe przesłanie na swój własny sposób. Bo jeśli mógłbyś lub mogłabyś zrealizować swoje jedno, choć najmniejsze marzenie, to co by to było? No już za chwileczkę, już za minutkę, już za sekundkę będziemy ruszać. Znaczy my ruszać. Ola będzie ruszać do Polski. A co tam będziesz robić? Jeszcze się nie przyznam. Potrzymamy Was trochę w niepewności. Zostawimy to jako tajemnicę na za chwilę. Ja strasznie dawno nigdzie nie podróżowałam, bo tam podróże na dionce, to jak się z domkiem na plecach podróżuje, to nie są podróże, nie? Ślimaki nigdy nie są w podróży, nie? Zawsze są w domu. A tutaj jest podróż prawdziwa, taka przez pół Europy właściwie. Za sufitem jest piękna wiosna. Tak pięknie dzisiaj jest. Zobaczcie, ile tu jest samochodów. Szał po prostu. Tutaj na każdej łódce jest zjechane. Tak. Tu się dzieje. Tu się dzieje. Tam się dzieje. Mamy połowę marca, dokładnie połowę marca. I tutaj już za 2 tygodnie są budowania. Dobrze, to jedziemy. Wystartowaliśmy przed 4:00. W Warszawie powinnam być gdzieś rano, jutro w niedzielę. Zobaczymy, po ilu przesiadkach i w jakim stanie dojadę. I tym sposobem rozpoczął się nasz tydzień życia solo. Godzina 3:30, Niemcy. Jestem po pierwszej przesiadce, ale jedzie się dobrze, słuchajcie. Tylko mieliśmy takie przygody w Rotterdamie jak korek gigant. Coś tam się stało, jakiś most był wyłączony z ruchu, w jakimś tunelu był wypadek i słuchajcie, przez 2 godziny przejechaliśmy 500 metrów. No i jak możecie sobie wyobrazić, to spowodowało nie lada opóźnienie. Tutaj w planie ja przynajmniej mam dalej 2 przesiadki i było takie ryzyko, że na te przesiadki nie zdążyły, natomiast tutaj jakoś tam zawalczyli, podziałali i jestem we właściwym autobusie, w tym, którym powinnam być. No dobrze, to ja zaraz wracam do środka, spróbuję sobie smacznie pospać, bo śpi się całkiem nieźle. No i widzimy się dalej z trasy. A tymczasem na dionce. Dzień dobry, witam Was cieplutko. Dzisiaj niedziela. Ona wczoraj pojechała. Pewnie już gdzieś w Polsce jest, nie wiem. Pytałem przed chwilą na sygnalu, ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi. Godzina jest 28. Tylko, nie wiem, tam 12, 13 ma zacząć padać, a więc wybiorę się na drągi po spożyciu. Kawałek. No to jestem. Dzień dobry w Polsce. Dojechałam. Myślałam, że coś jeszcze pokręcę podczas jazdy, ale szczerze mówiąc, ostatnia część podróży minęła tak szybko, kimałam przez większość drogi, a kierowca nie zatrzymywał się za często, że po prostu mi ten czas śmignął. A jestem w okolicy, w której, słuchajcie, bardzo często bywałam, bo to jest Ursynów, natomiast prawie nie poznałam okolicy, bo kilkanaście lat temu za moich warszawskich czasów to jeszcze była polna droga za mną, a teraz już to wygląda zupełnie inaczej.
a ja jestem, słuchajcie, tak mega szczęśliwa, że tu jestem. Nie tylko dlatego, że jestem w Warszawie, którą bardzo lubię, ale przede wszystkim dlatego, że właśnie się wybieram do mojej osobistej własnej Joli, której nie widziałam lata po prostu. I tak się strasznie cieszę, że będziemy miały okazję pogadać, trochę ze sobą czasu spędzić. Dzień dobry. Mamy poniedziałek, piąta. Z czymś tam ruszamy do boju. Widzicie to, jak mnie przywitała Warszawa? Biało. 18 marca. Około 0 stopni, no tak trochę powyżej, bo to wszystko to tnieje. A dokąd zmierzam? Na razie metro i Mielin. Następna stacja, Służew. No dobra, jesteśmy, tylko dokąd ja teraz mam iść? Chyba tam. Bo w ogóle chyba musiałabym wam opowiedzieć, co ja tu robię. Okej, dobra, pójdziemy na chwilę tędy, zobaczymy, czy to jest dobra droga, bo nie chce mi się wyciągać z telefonu i sprawdzać. A udaje się, słuchajcie, do Polskiego Radia spełnić swoje marzenie. O tak. Już jakiś czas temu namierzyłam bardzo fajny kurs w Centrum Medialnym Polskiego Radia, który dotyczy prawidłowej pracy głosem. I tak strasznie chciałam go zrobić, przyjechać tutaj. No i w końcu nadarzyła się okazja. Także dzisiaj spełniam swoje marzenie. Może nie za duże, a może nawet całkiem spore. I się niesamowicie cieszę z tego powodu. Ja ten kurs to miałam namierzony już chyba ze 3 lata albo dłużej, ale tak się zbierałam, stwierdzałam cały czas, że to nie jest potrzebne, że po co mi to. No i w końcu mój wspaniały mąż stwierdził, że skoro jest coś, co chcę zrobić, to mam się nie zastanawiać, tylko to zrobić. Dziękuję ci, kochanie. No oczywiście, jeżeli miałabym znaleźć jakieś wymówki, to mam te wymówki, bo takie szkolenie pozwoli mi jeszcze fajniej snuć nasze dionkowe opowieści. No i wy też będziecie bardziej zadowoleni, mam nadzieję. Takie szkolenie też jest bardzo, bardzo przydatne w mojej pracy coachingowej, gdzie głos jest ogromnym narzędziem, które stwarza klientowi przestrzeń do dokonywania zmian, to wszystko ułatwia. Więc mam takie wymówki, ale chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że robię to szkolenie dlatego po prostu, że chcę je zrobić, że chcę być lepsza i to mnie, no ten temat mnie po prostu jara i to jest fajne, że można coś zrobić dla takiego samego procesu. Nie po coś, ale po prostu, żeby w tym być. Także mam nadzieję, że szkolenie będzie tego warte, będzie warte moich nadziei. Oczywiście wam opowiem, co się działo, jak to było. A tymczasem na Dionce. No to ruszamy. Dobra. Palimy maszynę. No, to jestem sobie na miejscu. Ej, super. 16.30, koniec pracy, wracamy sobie do domku, pogoda piękna, chyba będziemy cię łódki. No cześć, 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 witajcie, krótki raport po pierwszym dniu szkolenia, krótki, bo jestem, słuchajcie, tak zmęczona. Praca była dość intensywna w studiu Polskiego Radia. Dzisiaj zajmowaliśmy się głównie oddechem jako podstawą prawidłowej emisji głosu. And slowly exhale and down comes her Royal Highness. All right, Betty. Uczyliśmy się, a właściwie uczyłyśmy się oddychać, bo cztery kobitki, prowadząca
Ula i do tego my, czyli Ula, Asia i Ola. Też zrobiłyśmy analizę głosu, to znaczy Ula zrobiła nam analizę głosu. Nagrywałyśmy krótkie wystąpienia i była analiza barwy, natężenia, tempa i tak dalej, więc jest wstęp do dalszej pracy, co poprawić. A jest co poprawiać, jest potencjał, słuchajcie, więc jak sobie poćwiczę, to mam nadzieję, że poprawę jakościową na naszym kanale zobaczycie. No i oczywiście nie lada atrakcją było prowadzenie po Polskim Radiu. Pani Bogumiła zrobiła nam fajną wycieczkę, dziękujemy za to serdecznie i nawet miałyśmy okazję zobaczyć wejścia na żywo. Będziemy na wycieczkę po Polskim Radiu. Zapraszam Was, Polskie Radio i nowy budynek to nie tylko szkolenia, to przede wszystkim koledzy, którzy pracują w programach Polskiego Radia i chcę Wam namiastkę, maleńką pineskę pokazać w Polskim Radiu. Znajdujemy się w strefie, gdzie pracuje Informacyjna Agencja Radiowa i PR24, program na żywo przez 24 godziny. I oczywiście te właśnie informacje, które pozyskają, one są tam przetwarzane i bezpośrednio właśnie na antenę wypuszczane. Także to są takie małe boksy studia, w których pracuje Informacyjna Agencja Radiowa. I tu właśnie ta strefa ciszy, tak? Czyli nasze serce radiowe. Panie Wojciechu, ja też kwiatomaty widziałem. W mojej okolicy stoją przy stacjach paliw. Taki mikrofon trochę przerażająca rzecz, jak na razie. Jeszcze 27 minut i będzie godzina 11, to jest PRK i w dalszym ciągu rozrusznik w Polskim Radiu Kierowców. No to proszę bardzo, wiadomości drogowe. Trzy kilka godzin temu samochód osobowy uderzył w barierę. Jesteśmy w studiu programu czwartego Polskiego Radia. Dla wszystkich grup wiekowy target, od najmłodszych do dorosłych osób. Jak wszystkie radia, jesteśmy w tej chwili też w internecie. Troszkę zostaliśmy odarci z tej magii. Z takich bardzo fajnych rzeczy, które się wydarzyły, to przede wszystkim koncerty tutaj w studio koncertowym czwórkowym. A ja teraz zmierzam do domu, do mojej Jolki. Zrobimy sobie pyszną jajeczniczkę i wieczór będzie zapewne miły, natomiast mam zadanie domowe na jutro, więc też będę musiała trochę popracować dzisiaj. Popracować oddechem oczywiście. Do zobaczenia za chwilkę. Cześć, kochani. To jest właśnie moja ulubiona, osobista Jola, najlepsza Jola na świecie. I Jola chciała Was serdecznie pozdrowić, powiedzieć Wam cześć. Cześć, kochani. Nie będziemy tu zdradzać, o czym gadamy, tak. Ale możemy powiedzieć, że większą część wieczoru i wczoraj i dzisiaj spędziłyśmy o rozmowie o nartach. Nie, nartach, no, na których byłam dokładnie praktycznie miesiąc temu. To było w południowej Francji. Na południe od Grenoble. Miejsce, kurort taki nie za duży, ale bardzo sympatyczny, Les Orons. Jeżeli chodzi o trasy narciarskie, trudność była różna. Były trasy czerwone, niebieskie, zielone. Ja najczęściej oczywiście jeździłam na niebieskich i na czerwonych, na tych, które się charakteryzują takim średnim poziomem trudności. Nie jest to największy jakiś taki ośrodek narciarski, ale myślę, że godzien polecenia. Nie było za dużego tłoku, przy wyciągach stało się w sumie krótko. No ja strasznie zazdraszczam, pozytywnie zazdraszczam, bo ja w tym roku nie byłam na nartach, a bardzo bym chciała. Ale kiedyś byłyśmy razem i Ola mnie tam instruowała i pewnie pojedziemy jeszcze. Dokładnie. Ale miłości, słuchajcie, to jest dużo. Dobra, kończymy te słodycze. Tak, do zobaczenia, pa, pa. No cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj drugi dzień szkolenia i tak szybciutko chciałam Wam pokazać, jak tu studio wygląda. Już jedną Ulę mamy. Cześć. Cześć. Zaraz pewnie reszta dołączy i tylko chciałam Wam pokazać tak, bo tu są dwa pomieszczenia. Tu są takie... Typowo studyjne. Takie właśnie, tak, typowo studyjne. Wczoraj tutaj przy tym mikrofoniku nagrywałyśmy też krótkie wypowiedzi, które później były tutaj oceniane, analizowane. I tu jest jeszcze drugie pomieszczenie. I tutaj mamy sobie wykłady i jest no, taka stacja kosmiczna, której ja nie bardzo rozumiem, co tu się dzieje, ale wygląda fajnie. Także tak, dzisiaj drugi dzień szkolenia, będzie cały dzień pracy, bardzo fajnej, pewnie intensywnej i też oczywiście Wam opowiem, co tam się ciekawego działo. Do zobaczenia.
Dobrze, to co? Jedzie. Podczas kiedy ja się pilnie uczę, Darek wiedzie życie solo na swój dionkowy sposób. A jeśli w tym odcinku trochę wam pana kapitana mało, wspomnę tylko, że kolejny film będzie prawie w całości należał do Darka. Będzie i sportowo, i technicznie, no i oczywiście kulinarnie. No cześć, witajcie. Idę, słuchajcie, noga za nogą. Po drugim dniu szkolenia było tak wyczerpujące, wspaniałe, ale jednocześnie tak wyczerpujące. Nie spodziewałam się, że nauka prawidłowego mówienia jest aż tak eksploatująca. A robiliśmy dzisiaj bardzo różne dziwne rzeczy. Leżeliśmy na podłodze, opieraliśmy się czołem o ścianę, sycząc jednocześnie i mrucząc. Były uciskane nasze przepony, podnosiliśmy się na brzuchu, recytowaliśmy wierszyki i inne takie dziwne rzeczy. Nagrywaliśmy w studiu radiowym, koleżanka nawet zaśpiewała piosenkę. Asia, serdeczne pozdrowienia, naprawdę było super. Analizowaliśmy swoje wystąpienia nagrane i na żywo. Była analiza tego, co jest fajne, co warto wzmocnić, a co należałoby poprawić i jak. No ja jestem po prostu mega zadowolona, tego, że z tego szkolenia było i ciekawe, i angażujące. No i teraz dużo pracy przede mną, bo szkolenie to jest tylko pierwszy krok. A teraz przede mną ćwiczenie tych nowych umiejętności. Dzisiaj kończy się moja warszawska przygoda, ale jeszcze nie wracamy na Dionkę. Zabieram was nad polskie morze. Pierwsze uruchomienie w tym sezonie zrobiłem. Silnik pstryknął, odpalił bez problemu, aczkolwiek wydaje dziwny, chrabęszczący dźwięk, dopóki się nie rozgrzeje. Nie wiem od czego to jest, może następnym razem to nagram. Ale jak się rozgrzeje, to już chodzi całkiem fajnie. Równiutko, sympatycznie. Osiągnął temperaturę pracy, wszystkie parametry wydają się być ok, także można powiedzieć, nie zapeszając, sukces. No cześć kochani, witam was dzisiaj bardzo, bardzo domowo. Jestem u moich rodziców i przyznam się wam szczerze, że tak nie bardzo miałam ochotę cokolwiek robić, tylko leżeć do góry brzuchem, ale stwierdziłam, że może jednak fajnie byłoby coś upichcić, coś słodkiego. Oczywiście coś keto słodkiego. Możemy dzisiaj zrobić razem keto sernik. Zaczynamy. A przepis jest dziecinnie prosty. 100 g masła, 250 g serka mascarpone, 500 g tłustego twarogu, 6 jajek i 40 g mąki migdałowej. Do tego dodajemy 110 g erytrytolu lub odrobinę więcej dla większej słodyczy. Mieszamy to wszystko bez zbędnych ceregieli i pieczemy około godziny w temperaturze 160 stopni. Smacznego! Dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio ogłaszam. Poznajecie morze, to nie Nowy Jork, to Gdynia. A w tym szaroburym miejscu byłam właśnie u dentysty. W
wszystkie ząbki zdrowe. Jestem zadowolona. W ogóle zastanawiałam się, jak to będzie z ząbkami, ponieważ od 2 lat, od kiedy jesteśmy na keto, przestały nam się psuć zęby. Autentycznie. A u mnie zawsze to był ubytek za ubytkiem, więc jestem bardzo zadowolona z tej wizyty. A jesteśmy w Nowej Marinie w Gdyni. Tutaj przez 2 lata też stała nasza diomka. Przez dwie zimy. Gdzieś tam w tamtym miejscu. No na razie tutaj pusto. Widzę, stoją Ocean Teamy. Tam gdzieś też wypatrzyłam jacht Martella i jacht Horn. Bardzo fajną stalówkę. No ale poza tym jeszcze jakiś oznak sezonu tutaj nie ma za bardzo. W naszym Helewutowie równo za tydzień, 29 marca już są wodowania. Ten sezon w Holandii zaczyna się tak mniej więcej miesiąc wcześniej niż tutaj w Polsce. A w ogóle to patrzcie na to. Pusto. Nic tu nie stoi, co mnie bardzo cieszy, ponieważ jest to miejsce, w którym normalnie co mówię Zawisza Czarny. A tam przez dość długi okres czasu był jakiś spory konflikt i Zawisza Czarny nie pływał, więc pozwolę sobie wyciągnąć taki wniosek, że być może Zawisza Czarny zaczął znowu pływać. Nie wiem, a może wy wiecie coś na ten temat, co się dzieje z Zawiszą? Gdyby rozpoczęły się znów rejsy na Zawiszy, no to byłaby super wiadomość. Dar Pomorze i Błyskawica na swoim miejscu, a ja idę zerknąć do Starej Mariny. Jak wypływaliśmy w czerwcu zeszłego roku, to rozpoczynała się tutaj gigant rozbiórka. Jestem ciekawa, co zostało z tych budynków tutaj w Marinie i w okolicy. Tutaj widzę, że wszystko jest wyburzone po tej stronie. Ale chyba budynki tutaj w Marinie, te, które były, zostały. Zaraz się przyjrzymy. Jestem ciekawa, czy dalej stoi Akrim. Kto zna Akrim, ręka w górę. Jest, tutaj się nic nie zmieniło. I to dobrze, bo to znaczy, że wieczorem będzie gdzie wypić piwo. Zdrowie kapitana. Mówiłam wam, że będzie Akrim, no i jest Akrim, a w dodatku mam tutaj pewne specjalne ludki. Cześć. Darek. Cześć. Darek, twoje zdrowie. Tak jak obiecał. To my bawimy się dalej, a wam życzymy miłego wieczoru. Dobrej nocki. Pięknie, co? Gdynia jest piękna. Moja Gdynia. A ja, ponieważ mam trochę czasu dla siebie, to myślę, że wskoczę na pyszną kawkę do swojej ulubionej kawiarni. Zobaczymy, jak będzie z miejscami, bo Minga jest najfajniejsza w tygodniu i to jeszcze zaraz po tym, jak się otworzy, jak jeszcze nie ma tylu ludzi. Chyba jest wolny stolik i to jeszcze mój ulubiony. Wchodzimy. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere. Dzień dobry. Witamy w sobotę. No witajcie, witajcie robaczki. Dzień dobry. Ja was dzisiaj witam z Rumi. Sobota. Leniwa sobota. Rozmawiałam z Darkiem, mówi, że on też ma leniwą sobotę. Jedynie zakupy, pranie i coś tam jeszcze i już zaraz potem będzie można odpoczywać. A ja dzisiaj odpoczywam po wystrzałowym piąteczku. Nie, nie, oczywiście żart. Rozstaliśmy się bardzo grzecznie o 9:00. Natomiast wieczór był bardzo fajny. Super było was, Ewa i Łukasz, zobaczyć. Szkoda oczywiście, że nie było z nami Darka. Natomiast no myślę, że trzeba będzie jakoś tutaj podumać, co byśmy się mogli w czwórkę razem spotkać. Także jeszcze raz pozdrowionka, jeszcze raz dzięki za fajny wieczorek. A ja zmierzam powoli do domku moich rodziców. Jestem umówiona z mamą na kawę, więc nie wypada się spóźnić. Mama dzielnie działa właśnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, mają dzisiaj jakiś wykład. Natomiast w ogóle miałam taką nadzieję, że uda mi się może dzisiaj albo jutro zabrać was na małą wycieczkę z moim tatą, żeby pokazać wam, jakie szalone rzeczy czasami wyprawiają
emeryci, ale akurat jak na złość nie wieje. A wiatr jest potrzebny po to, bo mój tata jest zapalonym paralotniarzem. I miałam nadzieję, że może uda się troszkę tutaj wam pokazać, jak to się odbywa, ale za to umówiłam się z moim tatą, że wieczorem sobie siądziemy i przejrzymy jego materiały filmowe, bo też bardzo dużo kręci swojego latania i może jakąś fajną migawkę uda mi się z tego złożyć. Dzień dobry, kolejny dzień, niedziela, słoneczna, ale dość zimna niedziela, a ja znowu wylądowałam w Gdyni. Spacerek z mamą, mama chyba nie będzie się chciała za bardzo pokazać na kamerze, tam jest, fotki robi, a robi bardzo fajne fotki. No i mały spacerek, a później swoim zwyczajem znajdziemy pewnie jeszcze jakąś dobrą kawusię. Ale jest pięknie, słuchajcie, no coś wspaniałego. Pogoda jest cudna dzisiaj, taki prezent nam zrobiła na ten spacer. Będzie mi żal odjeżdżać, bo ja już jutro wracam do Holandii, a pogoda tak jakby chciała mnie tutaj zatrzymać trochę. Będziemy robić z mamą atak. Mamy nie pokazuje, mama nie chciała być pokazywana, to nie pokazuje, ale będziemy, śmieję się, może jeszcze ją przekonam, a będziemy robić atak na tą samą knajpkę, na Mingę, ale no wątpię, to jest niedziela, przed południem to tam pewnie nie będzie miejsca, ale zobaczymy, spróbujemy. Weszłyśmy do Mingi, nawet tam jakieś stolki były wolne, ale jest taki tłok i tak głośno, że idziemy dalej, sobie wyjdziemy do Kontrastu, tam też mają dobrą kawkę. Tu mama mi jeszcze przypomina, że mam koniecznie sfilmować łódź podwodną. Ja w ogóle pojęcia nie mam, co to jest za pomysł z tą łodzią, skąd ona tu się wzięła, ale jest, słuchajcie, zobaczcie. Z tą łodzią podwodną, to były chyba niezłe jazdy, jak ją transportowali. Wyczyn taki logistyczny, żeby takiego kloca tutaj przetransportować przez Gdynię. Nie wiem, skąd to jechało nawet. Może wiecie w ogóle, o co chodzi z tą łodzią podwodną w Gdyni, przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dajcie znać. Mamę zgubiłam. Gdzieś pewnie robi zdjęcia. A, tam jest, idzie. Idzie. A ja mam jeszcze dla was dzisiaj niespodziankę. Kto dotrwał do tych przedostatnich minut filmu, będzie miał bonus. Mówiłam wam, że mój tata jest zapalonym paralotniarzem. No i dzisiaj co prawda nie wieje za bardzo, więc lotów nie będzie, ale namówiłam go, żeby wam pokazał, jak się takie skrzydło ćwiczebnie stawia. A tutaj mamy też widownię. Cześć dziewczyny! Cześć, jak macie na imię? Ja jestem Agata. Cześć Agata. Cześć Alicja. Ja jestem Kajetan. O, coś powiało mocniej, coś powiało mocniej. Z północy wiatr, tata mówi. O! Super! Tata mówi, że się...
Marta mówi, że musi poprawić sterówki i się obrócić, no to nie jest takie proste przy takim słabym wietrze, ale to jest, słuchajcie, 10 lat doświadczenia już w lataniu we wszelkich warunkach i nie tylko nad morzem, ale też w górach, więc patrzycie naprawdę na fachurę w tym momencie. Zobaczymy, czy wyjdzie, ale musi zawiać. Akurat tata mówi, że to jest typowe skrzydło do akrobacji, ale to na tym skrzydle na przykład latasz we Władysławowie? Jak wieje ponad 30 km, to biorę to skrzydło, bo jest bezpieczne. Mhm. Łatwo postawić, łatwo je opanować. Niesamowity jest, przyznajcie. Dajcie łapkę w górę mojemu tacie. Najprościej jest określić skrzydła szkolne, sportowe i wyczynowe. I wyczynowe. Jeszcze są skrzydła pod napęd, pod silnik i skrzydła do akrobacji. Po tych wszystkich nowościach, wrażeniach i spotkaniach czas wracać nad Jonkę. Do pokonania dystans około 1300 km, ale droga do domu zawsze mija jakoś tak szybciej. Nie sądzicie? Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. I już teraz zapraszamy na kolejny odcinek, w którym, jak wiecie, będzie rządził Darek. Do zobaczenia.